Ta piosenka jest dziś hymnem. Tak mówi o napisanym przez siebie utworze jego autor. Nie grzeszy skromnością, ale w tym akurat przypadku trudno nie przyznać mu racji. Piosenka Don't Look Back in Anger, jeden z singli promujących album What's the Story Morning Glory, drugą płytę Oasis, rok 1995, to nie tylko jeden z singli, to także jeden z największych przebojów z tego albumu, jeden z przebojów Britpopu, ścieżka dźwiękowa pewnego pokolenia, piosenka, która wciąż przywołuje tak wiele niesamowitych, niezapomnianych wspomnień. Nie tylko chwil, momentów i przeżyć, zdarzeń, kiedy gdzieś w tle gra muzyka wtedy najbardziej popularna, ale i momentów niesamowitych uniesień koncertowych, tłumu zjednoczonego piosenkami. Niewielu potrafiło pisać utwory łączące dziesiątki, setki tysięcy ludzi, utworów będących ścieżką dźwiękową całego pokolenia. Potrafiło pisać utwory, które inspirowały innych, by sięgnęli po gitary, by też tworzyli muzykę. Być może od czasu Oasis nie zdarzył się taki zespół w Europie, może na świecie, a mówimy tutaj już o 20-letniej historii, niezwykłej zupełnie historii współczesnej muzyki. Oni z całą pewnością są jej częścią, a przede wszystkim on właśnie, Noel Gallagher, autor wszystkich największych, najsłynniejszych piosenek grupy. Dziś będzie naszym gościem w Atelier. Don't be scared. You'll never change what's been and gone. The Hindu Times, kolejny z niezapomnianych singli zespołu Oasis. Możemy sobie wspominać muzykę niezapomnianej, nieistniejącej już niestety grupy, ale Noel Gallagher i ten wywiad to sytuacja już nowa. Nowa sytuacja artystyczna, ale także i życiowa. Po odejściu Noela Gallaghera z zespołu Oasis 3 lata temu, latem w Paryżu, historia tej grupy dzieli się już na dwa nowe rozdziały. Jeden to BDI, czyli zespół Liama Gallaghera i pozostałych muzyków Oasis, a drugi to solowy projekt Noela Gallaghera, High Flying Birds. Niech nikogo nie zmyli nazwa grupy, to tak naprawdę coś na kształt ładnie brzmiącej zbitki słów według Gallaghera, układającej się w coś przyjaźniejszego i milszego dla oka i ucha niż po prostu słowa Noel Gallagher, ale to nie jest nowy zespół, to jest zbiór przypadkowych, dobrych muzyków, przypadkowych w sensie ludzkim, na pewno nie artystycznym, którzy po prostu grają tak, jak każe im grać jedyny lider i jedyna ważna osoba w tym zespole, czyli sam Noel Gallagher. I przy okazji już właśnie tego nowego rozdziału jego kariery solowego już życia na własny rachunek. Spotkaliśmy się, kiedy przyjechał do Gdańska, by tutaj właśnie promować swój nowy artystyczny byt, choć podchodzi do tego, o czym zresztą przekonacie się już wkrótce, na dużym luzie i nie miał żadnych problemów ze wspominaniem swojej niezwykłej przeszłości, o czym zresztą też za chwilę usłyszycie. Wywiad z gatunku tych, na które czeka się całe życie, co tutaj dużo mówić, więc ja już tutaj szykuję się do trzymania na wodzy wszelkich moich zalewających mnie teraz wspomnień i sentymentów, ale wcześniej jeszcze jedna z tych piosenek, które natychmiast oczywiście takie wspomnienia przywołuje. Atelier z Noelem Gallagherem w roli głównej. Przypominam, jesteśmy na Facebooku, facebook.com/atelier.w.trójce. Tam czas temu jakiś można było zobaczyć wspólne zdjęcie legendy rocka i pewnej bardzo szczęśliwej dziennikarki. Przyznam, że choć minął już ładny miesiąc od tego spotkania, wciąż jeszcze ekscytuję się nim jak każda nastoletnia fanka i na przykład jest to zdjęcie, które przyznaję nawet trochę ze wstydem, jest tapetą w moim telefonie. Tak jestem wciąż szczęśliwa, że udało mi się porozmawiać z Noelem Gallagherem. Wywiad z gatunku Super Deluxe, wiadomo, to już mówimy o facecie, który sprzedał kilkadziesiąt milionów płyt i zmienił muzykę, więc oczywiście bardzo elegancki hotel,
lista tematów niepożądanych, ochroniarz, a także to, o czym opowiadałam już w zeszłym tygodniu przy okazji wywiadu z Florence, opcja osoby towarzyszącej, która będzie najpewniej czuwała, czy gdzieś nie pojawi się to niechciane słowo Oasis. Ale to było tylko, by nieco wystraszyć przed wywiadem. Okazało się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Noel Gallagher wyluzowany, totalnie na spokojnie, nie ma żadnej wrogiej atmosfery wokół niego, nie ma także aury i otoczki gwiazdorstwa. Nie powiedziałabym, że to typ kumpla, raczej już bardzo poukładanego faceta. To są chyba pierwsze wrażenia, jakie miałam po spotkaniu z nim. No a zaczęło się wszystko od pytania o to, jak jest dziś, kiedy jeszcze tak niedawno było zupełnie inaczej. Spotkaliśmy się latem, 3 lata temu latem właśnie odszedł z Oasis. Jak żyje ci się na własne rachunek? It feels good. I don't know whether it feels any better or any worse than being in Oasis. It's certainly a lot calmer. I like it. Podoba mi się. Wszystko jest w porządku. Chyba nie jest ani lepiej, ani gorzej, ale na pewno jest spokojniej. I to jest coś, co sobie dzisiaj bardzo cenię. A co myślałeś sobie wtedy, latem 2009 roku, zaraz po odejściu z grupy? Miałeś dość tego wszystkiego, chciałeś rzucić muzykę w diabli, karierę, sławę, scenę, wszystko zostawić, bo przyniosło ci tak wiele rozczarowań? Czy jednak wiedziałeś, że prędzej czy później wrócisz do muzyki? When I left Oasis, I never thought about it. I never thought about what I wanted to do or what I didn't want to do. You know, I just got my wife and children and went on holiday. Or my child, as it was then. I only had one child then. Two? How many have I got? Three. I had two children then. So we went on holiday and I never thought about it. And then when I got back to England, I still never thought about it. You know, and there was shit was flying all over the fucking place and there was lots being said about this and being said about that. No i tutaj dodałam, że to chyba był najgorszy kraj na całym świecie, by odejść z tak popularnej grupy i właściwie rozwiązać ten zespół, ponieważ brytyjska prasa żyje plotkami, sensacją, no i byliście właściwie pożywką numer jeden dla wszystkich tamtejszych gazet. I don't mind that. I don't give a fuck about that. Do you know what I mean? I'm very... It doesn't annoy me and it doesn't upset me. I know what it's like. I'm a big fucking rock star, do you know what I mean? You're not going to leave a band and then everyone just accepted, go, oh, okay, well, fine, fair enough. So I knew what was coming. But, you know, I spent a year at home with my, you know, I got married, I moved house, we had another child. And then it was the funniest thing. I went to bed one night not thinking of music, not thinking of songs or nothing, just thinking of what I was going to do the next day. What I was going to have for breakfast is what I was thinking before I went to bed. And then the next day I got up. And during breakfast, I just thought to myself, I'd like to go in the studio. I don't know why that was. I don't know why that is. It was just a feeling, a calling that I got. And it will be the same after this tour is finished. I won't think about music. I'll barely pick the guitar up, you know. And then one day I'll just go, it's time. No więc jak to było wtedy, latem 2009 roku? To była przerwa już na zawsze, czy tylko na chwilę? Noel odpowiada. Nie myślałem wtedy właściwie o niczym, ani o tym, co chcę zrobić, ani czego nie chcę. Zabrałem żonę i dzieci i pojechaliśmy na długie wakacje. Tu, jak słyszeliście, Noel się na chwilę zawahał, ile to on wtedy miał dzieci, jedno czy już więcej. Później jakoś doliczył się, jakiej właściwie gromadki się już doczekał. No więc wracamy do wywiadu. Pojechałem z dwójką dzieci. I na tych wakacjach nawet raz nie pomyślałem o tym, czy ja jeszcze chcę grać muzykę. Potem wróciłem z tych wakacji do Anglii i wciąż nie zastanawiałem się nad tym. Ale niestety, wtedy, kiedy wróciliśmy, okazało się, że tutaj w kraju rozpętała się jakaś medialna burza w związku z moim odejściem. Tutaj było moje wtrącenie na temat tego, jak sobie z tym świetnie radzą kochające takie informacje brytyjskie media, na co Noel mówi, nie, to mi wcale nie przeszkadzało, miałem to gdzieś i nigdy mnie coś takiego nie wkurza, jestem w końcu cholerną gwiazdą rocka i do tego już dużym chłopcem. Wiedziałem, co tu będzie się działo, spodziewałem się tego. W centrum tego wszystkiego przez rok zajmowałem się po prostu życiem, codziennym, zwykłym życiem. Wziąłem ślub, urodziło mi się dziecko, przeprowadziłem się do nowego domu i tak sobie przyszedł kolejny ze zwykłych, spokojnych dni. Poszedłem spać, znowu nie myśląc o muzyce, koncertach, właściwie o niczym innym niż o tym, co zjem rano na śniadanie. I następnego dnia rano, właśnie podczas tego śniadania pojawiła się myśl.
chce znów wejść do studia. Nie wiem, co to było, nie wiem, skąd to przyszło, ale to było bardzo silne uczucie. I myślę, że teraz też tak będzie. Gdy tylko skończę tę trasę, znów robię sobie wolne od muzyki. Nie wiem, na jak długo, nie zamierzam się zupełnie tym przejmować. Nie podejrzewam nawet, bym specjalnie często podczas tej przerwy sięgał po gitarę. Na wszystko musi przyjść czas. Zapytałam Noela, skoro było to śniadanie, które koniec końców przywróciło Gallaghera muzyce, co właściwie się jada na takie śniadanie, bo to może być całkiem cenna wskazówka dla wszystkich muzyków, którzy aktualnie robią sobie wolne od tego, za co ich najbardziej kochamy, czyli od dzielenia się swoją twórczością. I have the same breakfast every morning. I have one pear and a bowl of granola with blueberries. Śniadanie według Noela Gallaghera. Codziennie takie samo. Jedna gruszka i miseczka granoli z jagodami. Pomieszaliśmy przeszłość z teraźniejszością, bo najpierw muzyka High Flying Birds, a przed chwilą raz jeszcze z wspaniałej przeszłości dorobku zespołu Oasis. Wracając do wywiadu. Było śniadanie, które przywróciło Noela Gallaghera muzyce, no i działania. Między innymi w studiu. Czas tam wejść, zamknąć się z gotowymi napisanymi piosenkami i grać nową muzykę. Na tej pierwszej płycie High Flying Birds są zarówno piosenki, których nigdy wcześniej nie wykorzystałeś w Oasis, jak i te, które napisałeś specjalnie na ten album. Czy one powstawały inaczej? Kiedyś musiałeś zadowolić też resztę zespołu. Musiały im podobać się te piosenki. Dziś musiałeś już liczyć się tylko z własnym zdaniem. Well, I've never felt compromised in my writing. The compromise always came in the recording when everybody had to do their little bit. But it wasn't a compromise that I wasn't willing to make, and it was a good compromise, and that's what being in a band is all about. That's why I always stayed together for 20 years. Everybody had to give a little and have a little taken from them, and that's what made Oasis what it was. So musically, we never had any problems. The shit that went on with Oasis was always off stage, was never in the studio or anything. But doing this, the freedom, if you want to call it, that came in the studio. It was just like, I can do whatever I want. I can play all the instruments, you know, and I'm a good bass player, and I'm a good drummer, and I'm a good guitarist, and I'm a good singer. So it's all, you know, this one that album there is probably only the second album I've ever made, which is a true expression of who I am. The other one being Definitely Maybe. Yeah. Well, I produced that, and I directed it, and that was all me. This one is all me. Everything in between was a compromise, you know. But there you go, it was all good. Nie żałuję tych kompromisów, bo były w porządku, chociaż przyznaję, że nigdy nie musiałem iść na kompromis jako kompozytor. Kompromis pojawiał się dopiero w studiu nagraniowym, gdzie każdy z muzyków dorzucał swoje 5 groszy. Ale mnie to nie przeszkadzało, bo dobry kompromis jest naprawdę w porządku i jest sekretem dobrej kariery. To dlatego Oasis przetrwali aż 20 długich lat. To nie kłótnie w studiu nagraniowym nas wykończyły, nie różnice artystyczne, tylko wszystko to, co działo się poza tym studiem i poza sceną. Jednak rzeczywiście z płytą High Flying Birds przyszła do mnie, jeśli chcesz tak o tym mówić, wolność w studiu nagraniowym. Mogłem grać na wszystkim. Jestem świetnym basistą, gitarzystą i perkusistą i bardzo dobrym wokalistą. Więc tak naprawdę ta płyta High Flying Birds to jest dopiero mój drugi album, o którym mogę powiedzieć, że w pełni i prawdziwie mnie wyraża. Pierwszym takim albumem był debiut Oasis, płyta Definitely Maybe. Wtedy byłem producentem, twórcą, to byłem cały ja. I teraz znowu było podobnie. Ale tak jak mówię, niczego nie żałuję, jeśli chodzi o wszystkie lata spędzone w studiu nagraniowym. A jak czułeś się, gdy po raz pierwszy stanąłeś na scenie bez Liama i bez kumpli z zespołu u boku? Do you know what? I thought I might be very, very nervous. It was the Royal Albert Hall, right? In London. Those gigs. Oh, they were great. I don't mind that. Well, I hadn't done it. That was my last Oasis gig. That's what that was. That wasn't really the first High Flying Birds show. But those gigs at the Albert Hall were great. They were fucking brilliant. I was brilliant. What can I say? It was fucking amazing. The first gig that I did as High Flying Birds in Dublin, I thought I'd be more nervous than I was. Just fucking got up and done it.
No więc tak, te pierwsze koncerty bez zespołu poszły zaskakująco dobrze. Myślałem, że będę trochę zdenerwowany, ale nie, nic z tych rzeczy. Pytasz o koncerty w londyńskiej Royal Albert Hall, ale to jeszcze nie były koncerty High Flying Birds, to były tak naprawdę moje ostatnie koncerty z Oasis. I one były świetne, genialne. Ja byłem genialny. A ten pierwszy koncert High Flying Birds w Dublinie mógł mnie kosztować sporo nerwów. Tak myślałem, ale gdzie tam? Wyszedłem na scenę i zagrałem, po prostu. A w ogóle, kiedykolwiek dopadła cię trema przed koncertem, za tobą kilka ogromnych, historycznych występów, no choćby te legendarne w Nebworth dla ponad ćwierć miliona fanów. I mean, I know everybody is different and we're only human and all that, but I could never understand why people got There's nervous. There's a huge history of musicians throwing up before performing at current stage at Glastonbury, for instance. Yeah. Almost every year. But I always... As I understand it, they'd be like, all these people are here to see me. They don't want to see me throwing up or being nervous. They want to see me being the person that they can't be. They want you to walk out stage and turn your collar up and fucking have it. They don't want you to walk out stage and, oh, I'm so glad to be here and all. So, fuck that. Trema? Nigdy w życiu. Wiem, że każdy jest inny i każdy ma prawo reagować na swój sposób, ale nie pojmuję, jak można się stresować przed wyjściem na scenę. Tutaj mówię Noelowi, że historia głównej, największej sceny słynnego festiwalu Glastonbury właściwie co roku ma przynajmniej jeden przypadek muzyka, który tam występuje i który ze stresu ciężko choruje chwilę przed wyjściem na tę scenę. Noel mówi, no właśnie, a czym tu się przejmować? Ci wszyscy ludzie przyszli przecież zobaczyć mnie i nie chcą mnie widzieć wymiotującego ze strachu za kulisami. Chcą zobaczyć kogoś, kim sami nie mogą być. Kogoś otoczonego aurą pewności siebie, kto wie, dlaczego tu stoi, a nie potulnie dziękującego za możliwość zagrania na tej scenie. A kim według ciebie są muzycy, którzy mają to coś, właśnie ten magnetyzm, tę siłę, która sprawia, że za nic nie muszą przepraszać i za nic dziękować? Neil Young, Paul McCartney, John Lydon. Yeah, all those people, Paul Weller, all those people that inspired me to make music, they were not nervous. They're not nervous people. Paul Weller's not a nervous character. None of them. They're all like fucking, wow, shit, look at these people. Fucking hell, they're amazing. You know. Ci wszyscy niesamowici muzycy. Neil Young, Paul McCartney, John Lydon, Paul Weller. Wszyscy ci, którzy zainspirowali mnie, bym sam zajął się muzyką. Uwierz mi, to nie są przestraszeni ludzie. People want you to be larger than life. Yeah. Rock and roll is I would never like somebody to come to a gig and go, well, I could do that. That's not what it's about. You want people to come and say, fuck, I could never do that. How do they do that? That's what it's all about. Ludzie chcą, żebyś w takich chwilach, kiedy stoisz na scenie, był Bogiem, byś był większy niż cała proza życia wokół ciebie, byś był ponad to. Załamałbym się chyba, gdyby ktoś przyszedł na mój koncert i pomyślał, hi, ja też tak potrafię. Mają myśleć, cholera jasna, nigdy bym tak nie zrobił. Jak jemu się to udaje? A ty miałeś w sobie coś takiego od zawsze, od pierwszego koncertu? No, not from the first moment, because the first gig I ever did, there was about four people there. Nobody knew who we were. Obviously, if 70,000 people know all your songs, you have to take some confidence from that, that you must be pretty good in their eyes. So that's great. Fucking bring it on. No nie, nie od razu. Na pierwszym koncercie Oasis były cztery osoby. Żadna z nich nie miała pojęcia, kim my jesteśmy. Ale kiedy 70 tysięcy ludzi śpiewa twoje numery, możesz założyć, że jesteś dla nich całkiem niczego sobie. I to jest super. If I had the time, I'd stop the world and make you mine. And every day would stay the same with you. Zapytałam w którymś momencie Noela, czy nic się nie zmieniło i wciąż jego ukochaną piosenką z repertuaru Oasis jest Master Plan. I wpakowałam się tu na niezłą minę, ponieważ Noel powiedział, że nie, ja tych piosenek mam 13. I wywiad nie mógł pójść dalej nawet o milimetr, póki sobie nie przypomniał ich wszystkich i nie wymienił. A muszę przyznać, że przy 8 się nieco zawiesił, później była 9, później była znowu dłuższa przerwa, 10, 11, 12 poszły sprawnie, z 13 znowu był problem, więc mieliśmy drobną przerwę w czasie tej rozmowy, ale wśród tych ulubionych piosenek było także właśnie i Wonderwall. A to pytanie i ta wyliczanka, czyli fakt, że ma to gdzieś tam całkiem nieźle przemyślane i uporządkowane, zmusiły mnie do zadania mu pytania w drugą stronę, czyli czy masz jakąś piosenkę Oasis, której nie znosisz?
Oh, I hate Sunday Morning Call. I fucking hate that song. So why did you record it? Why was it the same? I liked it at the time. I don't like it now. Some songs stand the test of time. And some songs are great the day you record them, and then you listen to them a year later and go, wow, it's fucking horrible. Mm-hmm. You know, most of Standing on the Shoulder of Giants is terrible. Most of Be Here Now is terrible. Did you know it back then? Did you feel no, it somewhere? I thought it was great at the time. Mm-hmm. You know, I never thought that Definitely Maybe would live for 20 years. And I never thought that Standing on the Shoulder of Giants would live for 4 months. Mm-hmm. But there you go, that's life, you know. Mm-hmm. I don't know whether this album here that I'm doing now, I hope it lives for 20 years, but you never know, it might not. Nienawidzę Sunday Morning Call. Nie cierpię po prostu. Wtedy, kiedy ją nagrywaliśmy, wydawała mi się całkiem w porządku, ale czas nie był dla niej łaskawy. Niektóre piosenki tak mają, kiedy je nagrywasz, wydają ci się wspaniałe. Po roku myślisz sobie, jakie to jest okropne. Większość płyty Standing on the Shoulder of Giants jest koszmarna. Nie inaczej myślę o albumie Be Here Now, ale tak to jest, nie przewidzisz tego, co stanie się z twoją muzyką. Nie przypuszczałem, że 20 lat po wydaniu płyty Definitely Maybe wciąż będzie tak słuchaną, tak ważną i tak dobrą płytą. I nie mogłem przewidzieć, że żywot albumu Standing on the Shoulder of Giants zakończy się po zaledwie 4 miesiącach. Ale tak to już jest. I dlatego ostrożnie podchodzę do tej nowej płyty, do High Flying Birds. Nie wiem jeszcze, jak obejdzie się z nią czas. Przyznam, że zaskoczył mnie tutaj Noel tym, że nie spodziewał się takiego znaczenia swojej pierwszej płyty, nie przewidział, nie odczuwał, że pisze piosenki, które przejdą do historii, więc postanowiłam się upewnić, że naprawdę, kiedy pisałeś utwory takie jak Supersonic czy Live Forever, nie spodziewałeś się, że będą tak wielkimi przebojami, hymnami pokolenia? No. This massive? No, I knew they were better than what was around at the time. Uh-huh. But I didn't think 20 years, no. That's crazy. Yeah. It's crazy. Szalona, zupełnie szalona sprawa. Nie spodziewałem się tego. Wiedziałem, że są lepsze niż wszystko to, co grali wtedy w radiu. Ale czy przypuszczałbym, że przetrwają lata? Nigdy. I need to be myself. Supersonic z debiutanckiej płyty Oasis Definitely Maybe, wspomnienie 94 roku, czasów fenomenalnej, wspaniałej popularności muzyki gitarowej, szalonych zupełnie lat dla brytyjskich gwiazd rocka, które nagle żyły tak jak ich idole z lat 60. i 70., rozbijając się najdroższymi samochodami w najbardziej luksusowych miejscach świata, z supermodelkami u boku, żyjąc wymarzonym, wyśnionym, niedostępnym właściwie nie tylko dla śmiertelników, ale i na przykład dla grających dziś muzykę stylem życia. Dziś zmieniło się tak wiele. Między innymi to, że dziś tak naprawdę miejsca na listach przebojów nikogo już specjalnie nie ekscytują. Oczywiście miło jest mieć płytę numer jeden czy singla na szczycie takiego zestawienia, ale to już raczej coś, co gdzieś może połechtać próżność, ale nie sprawi, że komukolwiek będzie taka sytuacja spędzać sen z powiek. Jakże inaczej było w 95 roku, kiedy nowe albumy wydawali giganci Britpopu w tym samym czasie, grupy Blur i Oasis. I pierwszym starciem tych właśnie albumów była wojna, kto będzie miał piosenkę numer jeden na szczycie brytyjskiej listy przebojów. Czy będzie to Oasis z Roll With It, czy Blur z Country House? Mówiono o tym w wiadomościach. Mówiono o tym w wiadomościach tak, jak mówi się o wojnie, huraganie, kryzysie i o wszystkim innym. Jako o głównej wiadomości z śmigającym napisem na czerwonym pasku, z reporterami w sklepach płytowych, z całym tym napięciem towarzyszącym wielkiemu wydarzeniu. Trudno w to uwierzyć, że tak serio wtedy reporterzy i dziennikarze podchodzili do czegoś, wydawałoby się tak banalnego jak szczyt listy przebojów, czegoś tak banalnego w skali świata i jego problemów jak muzyka. Ale jednak to właśnie świadczy o tym, jak wielkie wtedy były popularności i sława tych zespołów, Blur i Oasis szczególnie. Jak dzisiaj, no już z znaczącej perspektywy, patrzysz na to szaleństwo wokół właśnie tej wojny o to, która piosenka będzie numerem jeden? At the time, that was very, very exciting. You know, but, and looking back on it now, with nostalgia, it's like, wow, fucking hell, yeah. There was a bit in the middle, maybe 10 years ago, where I found it all a little bit embarrassing.
Well, because a lot of things were said between the two bands that were kind of quite insulting, and we've all since made up and we're all friends now, but when you, not that I ever do look back, but you know, there's some things that you see and you think, yeah. But still no regrets, I guess. Oh no, fuck it, no, no, it's all good. Teraz, kiedy patrzę na to z pewnej perspektywy, ogarnia mnie prawdziwa nostalgia za tamtymi czasami. Ale jeszcze kilka lat temu cała ta akcja wydawała mi się, no nieco mnie zawstydzająca. Wiele rzeczy zostało wtedy powiedzianych na linii Blur Oasis. Wiele bardzo nieprzyjemnych, niegrzecznych. Przez te wszystkie lata zdołaliśmy już to sobie powyjaśniać. Dzisiaj jesteśmy zakumplowani. I ja nie jestem osobą, która patrzy wstecz, ale czasem, kiedy pomyślę o całym tym szaleństwie, które wtedy się działo, to tak. To było coś. Wtedy, konkurując o pierwsze miejsce na liście singlowych przebojów w Wielkiej Brytanii, życzyli sobie najgorszych rzeczy, łącznie ze śmiercią. Dziś wszystko już między nimi powyjaśniane i poukładane. Blur kontra Oasis, wielka wojna, która toczyła się w 95 roku. Blur wygrali pojedynek singlowy. To Country House było numerem jeden, ale sromotnie przegrali, jeśli chodzi o to, co zdarzyło się kilka tygodni później, kiedy już ukazały się długie, duże albumy, bo to płyta What's the Story Morning Glory zespołu Oasis była tą, która o wiele, wiele długości wyprzedziła sukces i powodzenie albumu zespołu Blur. To były szalone czasy, Noel, wariackie zupełnie, a dzisiaj zdaje się, że wiedziesz już dużo spokojniejsze życie niż w czasach swojej największej popularności. I zdaje się, że też dziennikarze pytają cię już o inne sprawy. Częściej niż o ekscesy i rock and roll pytają o politykę, rodzinę królewską, a nawet o wychowywanie dzieci. Well, I'm 45 years old. I've been in the music business since I was 21. You know, I've worked all my life. You know, I've been a drug addict and a rock star and been married, divorced, got three children. I know a lot of shit. But yeah, sometimes it gets a bit embarrassing when they ask me about politics, because really I don't give a fuck about politics. But yeah, I think it's your right as a human being to have an opinion on everything. Yeah, of course, yeah. I don't like people to say, oh, I don't know anything about that. I know, I have an opinion on fucking everything. Mam dziś 45 lat. Jestem w tej branży od 21 roku życia. Pracowałem ciężko właściwie od kiedy tylko pamiętam. Jestem już facetem po przejściach. Byłem narkomanem, gwiazdą rocka, mężem, rozwodnikiem, jestem ojcem. Swoje wiem, a jednak wciąż jestem zaskoczony, kiedy pytają mnie o politykę, bo tak naprawdę mam ją gdzieś. Ale wiem, do czego zmierzasz, bo tak, mam swoje zdanie na każdy temat. I szczerze mówiąc, patrzę podejrzliwie na tych, którzy go nie mają. Ja mogę mówić o wszystkim, absolutnie wszystkim. A masz wrażenie, że jesteś w Anglii kimś, kogo opinia wciąż ma znaczenie? Może nawet kimś na kształt autorytetu? I don't, not in the grand scheme of things, no. Mm-hmm. But they're just interviews, do you know what I mean? If somebody asks me a question, it's my duty to give them an answer. And, you know, my opinion isn't worth shit, you know what I mean? But I still have one. Ta opinia w skali świata pewnie nie ma żadnego znaczenia. Ale cóż, jeśli mnie pytają, to ja odpowiadam i nie obrażam się na to. W końcu taki jest mój obowiązek. Ale prawda jest taka, że ta moja opinia to nie ma najmniejszego znaczenia. Oasis, Champagne, Supernova. Kiedy przyszedł już czas na taki small talk, nienagrywany, kiedy rozmawialiśmy o najróżniejszych rzeczach, Noel powiedział między innymi, że musiał w tym utworze pojawić się gościnnie jego wielki idol Paul Weller, ponieważ wiedział, Noel miał świadomość swoich ograniczeń, że ta piosenka potrzebuje jakiegoś wielkiego sola gitarowego, a to jest jedna z tych rzeczy, których on po prostu nie potrafi i nie było mu łatwo się przyznać, że czegoś nie umie, ale wiedział, że dla dobra
dla tego utworu, zamknięcia ich drugiej płyty, potrzebne jest właśnie wybitne zagranie gitarowe i dlatego zwrócił się z prośbą o pomoc do samego Paula Wellera, który ponoć, jak mówił mi Noel, po prostu powiedział, jasne, to kiedy mam przyjść? No i przyszedł i nagrał coś, co jest już piękną częścią historii brytyjskiej muzyki. A wracając do naszego wątku o tym, jakim dzisiaj autorytetem w wywiadach jest Noel Gallagher, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, zupełnie inaczej wygląda sprawa w Stanach Zjednoczonych. Tamtejszy Rolling Stone w ubiegłym roku, pisząc duży tekst o Gallagherze, napisał m.in., że właściwie nie ma wywiadu, w którym nie byłoby jakiejś kontrowersyjnej tezy. I to był mój punkt wyjścia do tego, by zapytać Noela po prostu o Amerykę. W końcu jechali tam na podbój, taki po złoto, to złoto, które jest nie do zdobycia przez tak wiele zespołów, które odnoszą sukces w Europie i kompletnie się nie potrafią przebić na tamtejszych rynkach. I nie inaczej było z Oasis, byli już super słynni w Europie, byli bogami w Anglii, no i pojechali właśnie tam, do nowej, dzikiej krainy. Jak pamiętasz tamte czasy? I like it, man. I've got to say, America itself is fucking stunning place. I've driven through the desert and it's just stunning. The people that I've met that I like, I love them. Friends, fucking love them. The only thing that lets America down for the rest of us is foreign policy. Mm-hmm. It's meddling in the fucking affairs of every other country in the world. That's the only thing that pisses people off, and the fact that some of their citizens who never leave the country are fucking idiots. Mm-hmm. Other than that, you know, they've just elected a black man. Wow, you know, it's fucking incredible. And there's great cities and a great heritage and musical culture of jazz and rock and roll and blues and all that. But politics, fuck, it drives you fucking insane. And that's all right if American politics just stays in America, but it fucking spreads across all of Europe. It fucked up Europe for years, you know, for years. Yeah. Because they were, you know, because they had one view on life and the Russians had another and the rest of us were all in the middle. Noel Gallagher ma swoje zdanie na każdy temat, także na temat Ameryki. I mówi o niej tak. Sama w sobie jest zachwycającym miejscem. Przejechałem właściwie całą. Te pustynie, no coś pięknego. Poznałem tam świetnych ludzi, mam wielu przyjaciół. To mogłoby być świetne miejsce, właściwie raj na ziemi. Ale jest jeden problem. Polityka zagraniczna Ameryki. Wtrącają się właściwie do wszystkiego i to strasznie wkurza. Szczególnie, kiedy pomyśli się o tym, że mieszkają tam przecież i tacy, którzy nigdy nie wyjechali z tego kraju, nie widzieli świata i są tak naprawdę cholernymi idiotami, a jednak wtrącają się właśnie do wszystkiego. Gdyby jednak nie ten problem, Ameryka byłaby cudownym miejscem, pełnym zjawiskowych zdarzeń, jak choćby to, że wybrali właśnie czarnoskórego prezydenta. Do tego to jest przecież kolebka wielkiej muzyki, jazzu, bluesa, rock'n'rolla. Tyle, że ich polityka zagraniczna doprowadza mnie do szału. Gdyby zostawili to wszystko dla siebie i wtrącali się w swoje sprawy, bardzo proszę. Ale zawsze był jeden punkt widzenia amerykański kontra ten drugi rosyjski. A my byliśmy gdzieś pomiędzy i niestety byliśmy skazani na nich i na to, że będą się wtrącać we wszystko, co jest między właśnie tymi dwoma krajami i między tymi dwiema zupełnie różnymi wizjami świata. No dobrze, to jest pogląd polityczny, a teraz artystyczny. Jak to było z wami, kiedy Oasis pojechali na podbój Ameryki? We were massive in America for about 5 years. Mm-hmm. It was great, you know, we sold out Madison Square Gardens loads of times and all that. There was this, because we were so big in England, like fucking huge, that everybody thought we were just going to go to America and be the biggest band in America as well, but really, we were a little bit misunderstood, you know what I mean? It's like we were a little bit too English for Americans, mm-hmm. You know. Liam, well. To jest to słowo, które jest zakazane podczas wywiadów z Noelem Gallagherem, imię jego brata. Sam wypowiedział, zawieszając to w tym miejscu, co mogłoby tak naprawdę być z Oasis w Ameryce, gdyby nie szaleństwa jego brata, gdyby nie zmęczenie materiału, gdyby nie to, że tak się nie układało na gruncie ludzkim, że już nie było na czym budować tej potężnej promocji, która byłaby niezbędna, by coś było z tej kariery. Ale i tak Noel mówi, że
Oasis podbili Amerykę i że to było szaleństwo. Trwało to jakieś 5 lat. Sprzedaliśmy na przykład całą Madison Square Garden. Było mnóstwo sukcesów po drodze. A ponieważ byliśmy tak słynni w Anglii, niewyobrażalnie wręcz wielcy, były też ogromne oczekiwania, jeśli chodzi o nasz sukces w Ameryce. Wszyscy uważali, że na taką samą skalę podbijemy świat. Ale nas nigdy tam właśnie w Ameryce nie rozumieli. Byliśmy jednak dla nich zbyt brytyjscy. Więc to pewnie i tak nie miałoby szans. Oasis z festiwalu Glastonbury, Live Forever. Wspominaliśmy sobie z Noelem Gallagherem kilka niezapomnianych chwil z pięknej historii tej grupy, a ten, o który chciałam zapytać już pod koniec naszej rozmowy, to dla mnie najważniejszy. Kiedy to w 95 roku w słynnych studiach Abbey Road przez jeden tylko dzień najsłynniejsi brytyjscy muzycy wspólnie nagrywali nowe piosenki, które były częścią płyty charytatywnej składanki Help a Day in the Life. I wśród nich oczywiście był i Noel Gallagher, a wraz z nim w tym studiu słynny aktor Johnny Depp, a u jego boku jego ówczesna dziewczyna, supermodelka Kate Moss. Doszłam do wniosku, że może nie wypada pytać o Kate, więc zapytałam o Johnny'ego. Well, Johnny Depp, apart from being genuinely one of the fucking coolest guys on the planet and a very dear friend, he's such a nice guy. He's a fucking great guitarist. He's played on some of my songs in the past. He's great. Kate is a free spirit. She doesn't give a fuck. I don't know how she manages to look so fucking young, because she smokes and drinks more than anybody that I know. And I've seen her recently, and she just looks like she always did. But he's talking about the War Child thing. Yeah, the compilation, yeah. Well, that was a crazy day. One day. Well, there was Paul McCartney was there, and me and Paul Weller and Johnny Depp and Kate Moss. It was great. We had a great day, yeah. Johnny Depp jest jednym z moich najlepszych przyjaciół i jedną z najbardziej cool osób na całym świecie. Do tego jest przemiły oraz jest wspaniałym gitarzystą. Zresztą grał ze mną wielokrotnie. Na tę sesję nagraniową rzeczywiście przyszedł ze swoją ówczesną dziewczyną Kate Moss. Kate, wiesz jak to jest, wolny duch. Spotkałem ją kilka dni temu. To niewyobrażalne jest. Nikt nie pije i nie pali tyle, co ona, a jednak wygląda wciąż wspaniale. I tak, Kate zaśpiewała wtedy z nami gościnnie i spontanicznie na tej składance. To zresztą był naprawdę niezwykły dzień. Paul Weller, Paul McCartney, wszyscy tam byli. No właśnie, to był niezwykły dzień, kiedy patrzy się na zdjęcia z tego jednego dnia w Abbey Road, można pomyśleć, że to była ta chwila, kiedy no już nic nie mogło być większe, jeśli chodzi o Britpop. Najsłynniejsze gwiazdy, najpiękniejsze kobiety, wszyscy zjednoczeni w szczytnym celu, tworzący najmodniejszą, najpopularniejszą wtedy muzykę. It's funny how people from outside would perceive it. You know, they were just my friends and we were just doing a, helping a thing for charity. But yeah, I guess when you look at the picture, it's like, ooh, wow. It's like everybody's here. Everybody's here. No tak, każdy tam jest, bo kiedy patrzysz na zdjęcie, tak to wygląda, ale wtedy, czy wydawało mi się to czymś nadzwyczajnym? Spotkałem się ze znajomymi i nagraliśmy coś na szczytny cel. Właściwie dzień jak co dzień. You know it. To głos supermodelki Kate Moss, która gościnnie wystąpiła w piosence Fade Away ze składanki Help. 95 rok. Rok wcześniej zadebiutowali niesamowitą petardą, czyli albumem Definitely Maybe. Czy gdybyście wydali taki album w 2012 roku, odniósłby taki sam sukces? Zmieniłby świat? A band like Oasis wouldn't exist now. They would exist, but on a very small... We'd be like Kasabian, for instance. Kasabian would never... If Kasabian happened in the 90s, they would be fucking huge. They would be as big as Oasis. And if Oasis happened now, we'd be as big as Kasabian. It's just the way it is.
No dzisiaj jest już niestety inaczej. Oasis daliby radę, ale skala popularności byłaby już zupełnie inna. Bylibyśmy dziś zespołem znanym tak, jak są Kasabian. Gdyby z kolei oni grali w latach 90., byliby mega popularni. Mega. Ścigaliby się o popularność z Oasis. Dziś jest jak jest. Noel Gallagher wie, co mówi, prywatnie dobry znajomy muzyków Kasabian. Zresztą były i takie koncerty, na których gościnnie występował w tym właśnie utworze. Stay.